Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. To było starcie giganta z Kopciuszkiem. Tak można nazwać mecz pierwszej fazy eliminacji Pucharu Polski Piłki Ręcznej Kobiet, w którym Łomżyńska Dwójka, triumfator rozgrywek na szczeblu województwa, zmierzył się z drużyną AZS Łączpol AWFIS Gdańsk. Rywalki podopiecznych Stanisława Niedbały to aktualny lider rozgrywek pierwszej ligi, który nie przegrał do tej pory żadnego spotkania, a w jego szeregach występuje m.in. reprezentantka Polski Karolina Siurmiak. Niespodzianki nie było. Wynik zawodów rozstrzygnięty był w momencie losowania. Zresztą, który by nie był zespół na tym pierwszym etapie eliminacji, byłby to zespół pierwszoligowy i niestety startowaliśmy ze straconej pozycji. Przewaga zawodniczek z Trójmiasta nie podlegała najmniejszej dyskusji. Od początku widać było, że akademiczki górują nad Łomżyjankami zarówno warunkami fizycznymi, jak i sposobem gry. Szybkie kontry wyprowadzane po stratach dwójki pozwoliły Gdańszczankom wypracować sobie kilkubramkową przewagę, którą stale powiększały. Do przerwy AZS prowadził 20-4. Siła ognia, ale również sama gra, jednak więcej możliwości, bardziej zaawansowane są te moje zawodniczki i to było widać. Natomiast postawa w ogóle w całym meczu miejscowego zespołu bardzo mi się podobała. W ataku pozycyjnym, w obronie, kiedy zdążymy wrócić, nie było tak źle. W ataku pozycyjnym naszego zespołu też nie było źle. Natomiast nie potrafiliśmy zniwelować różnicy wynikającej z gry atakiem szybkim zespołu Gdańska. Na początku drugiej połowy, kiedy opiekun AZS-u desygnował do gry swój drugi skład, gra się nieco wyrównała i zespół z Gdańska nie zdobywał już tylu bramek. Duża w tym zasługa Anety Zadrogi. Doświadczona golkiperka dwójki kilkakrotnie w tym meczu broniła rzuty rywalek. Miło mi się wracało po tylu latach. Wiadomo, trening to jedno, tak, a mecz to jest drugie. Natomiast mówię, no ja po latach wróciłam i dzisiaj się czuję rewelacyjnie w tej roli. Problem ze skutecznością miały także Łomżynianki, które nie wykorzystały kilku dogodnych sytuacji. O końcowym wyniku zdecydowało ostatnie 9 minut spotkania. Najpierw czerwoną kartkę obejrzała Amanda Szymborska, a chwilę później boisko musiała opuścić rozgrywająca Aneta Konert. Stratę dwóch podstawowych zawodniczek dwójki natychmiast wykorzystały przyjezdne, które bardzo szybko zrzuciły kilka bramek i ostatecznie wygrały to spotkanie 37-10. Ja gratuluję zupełnie dobrej postawie zespołu tutaj z Łomży, ponieważ no jest to różnica klasy, bo my gramy o stopień wyżej, mamy tam ambicje dużo wyższe, ale te młode dziewczyny bardzo fajnie się postawiły i naprawdę należą im się tutaj duże gratulacje. Wynik myślałem, że będzie nawet wyższy, ale zdaje się, że trener Ciepliński podszedł do naszego młodego zespołu ze zrozumieniem i nie wystawiał swoich najcięższych armat. Dlatego wynik jest jeszcze, myślę, że normalny. Wysoka porażka nikogo w Łomży nie smuci, gdyż wszyscy zdawali sobie sprawę, z kim przyszło się mierzyć. Dlatego mecz ten był traktowany przede wszystkim jako dobra lekcja dla młodych szczypiornistek. One muszą, potrzebują takiego dotarcia, tak? Mecze na ich poziomie, wiadomo, są różne, tak? Tu możemy mówić, że na ich poziomie są dobre, tak? Ale w starciu właśnie, tak jak pan powiedział, z gigantem, no niestety jest to, no jakby nie było, dla mnie osobiście to jest dobra szkoła, żeby się przecierały, docierały, żeby zobaczyły, jak to jest, jak inne zespoły grają, jak się gra w klubach, tak? Przede wszystkim. No i jaka szybkość i rozegranie, no nie mamy o czym rozmawiać, tak? To jest rewelacja. Ja myślę, że to, aby częściej takie mecze były, to myślę, że dużo się nauczą. Zobaczył, jak się gra w pierwszej lidze. Przede wszystkim zobaczył, jak się gra kontra. My jesteśmy zespołem, który gra kontrą tak naprawdę, ale zespół Łączpolu Gdańsk przerasta nas o głowę albo i dwie, i trzy bardziej. Mecz z ekipą z Gdańska oglądała spora rzesza kibiców. Zasadnym wydaje się być zatem pytanie, kiedy piłka ręczna na ligowym poziomie powróci do Łomży. Cieszę, że chce nas oglądać sporo widzów, na pewno, a z ligą zobaczymy. Wracają do gry dziewczyny starsze. Może brzydko mówić o kobietach w ten sposób, ale Aneta Zadroga znakomicie cię w bramce zagrała. Myślę, że może wrócić do gry
Karolina Armista, Elwira Jabłońska. W Łomży zostało jeszcze kilka innych dziewczyn z byłego zespołu drugoligowego. Jeśli one zechcą potrenować, myślę, że jest szansa, żeby od przyszłego sezonu, takie mamy plany, teraz tak zamierzamy, a myślę, że od nowego sezonu uda się je zrealizować, wcielić w życie. Oby plany opiekuna dwójki się ziściły. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że piłka ręczna w Łomży cały czas cieszy się ogromną popularnością. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.